7 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie, zapraszam na teledzień. Ten odcinek drogi budzi wiele zastrzeżeń wśród kierowców, ale jest dobra informacja, będzie odremontowany. Nową nawierzchnię zyska Aleja Wyszyńskiego. Szacowany koszt to 400 tysięcy złotych. Podczas 32 sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę pozwalającą na przejęcie od powiatu w zarząd miejski Alei kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pozwoli to na zawarcie porozumienia pomiędzy samorządami, na mocy którego to magistrat przy wsparciu finansowym powiatu ogłosi przetarg i wykona nową nakładkę nawierzchni na odcinku od ronda imienia Solidarności do ronda imienia Pułku Strzelców Polskich właśnie na alejach kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szacowany koszt to około 400 tysięcy złotych, z czego 300 tysięcy złotych przeznaczone zostanie z budżetu miasta, a pozostałą część przekaże starostwo. Zadanie to ma być realizowane w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców Bełchatowa, którzy skarżą się na jakość drogi właśnie na tym odcinku. Teraz, kiedy takie porozumienie zostanie zawarte, nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie wykonać nową nakładkę na nawierzchni alei Wyszyńskiego i tym samym poprawić jakość tej drogi i jakość życia mieszkańców. Dobra informacja dla najemców mieszkań komunalnych i socjalnych. Jak informuje Bełchatowski Urząd Miasta wysokość stawki bazowej czynszu pozostanie bez zmian. Decyzją prezydent miasta, aby częściowo złagodzić odczuwanie przez mieszkańców finansowych konsekwencji epidemii koronawirusa zdecydowano o wstrzymaniu realizacji przyjętej przez byłchatowską Radę Miejską polityki czynszowej. Jak przypominają urzędnicy program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2019-2023 przyjęty przez radę. Zakładał wzrost stawki bazowej czynszu. Po decyzji prezydent Czechowskiej w 2021 roku stawka obowiązująca w miejskim zasobie komunalnym pozostanie na dotychczasowym poziomie, co według danych na koniec 2020 roku dotyczy 1846 lokali. Oznacza to, że najemcy za zajmujący mieszkania komunalne płacić będą stawkę 4,14 zł za metr kwadratowy. Przy czym w opłatach na rzecz miasta należy uwzględnić czynniki obniżające, Wysokość należytej opłaty. Jeśli zaś chodzi o lokale socjalne, stawka, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 91 groszy za metr kwadratowy. Już w piątek, 9 kwietnia, rusza wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą oddać wiele niepotrzebnych już rzeczy, co dokładnie można wystawić kiedy i gdzie o tym w materiale. Zbiórka Wielkogabarytów rusza 9 kwietnia. Co istotne, Wielkogabaryty trzeba wystawić najpóźniej do godziny 6 w dniu odbioru. Trzeba jednak pamiętać, że każda z ulic ma wyznaczony konkretny termin, kiedy pracownice koregionu będą odbierać odpady. Samochód nie będzie zawracać z trasy na zgłoszenie. By nie przegapić okazji na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, warto zapoznać się z harmonogramem, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą oddać wiele niepotrzebnych im. Rzeczy, między innymi radia, telewizory, monitor oraz inny sprzęt RTV. Zużyte opony, odkurzacze, lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD. Zużyte opony, metale, dywany, wykładziny, meble, elementy, stolarki, drzwi, okna, odpady ulegające biodegradacji, powiązane gałęzie, listwy drewniane. Nie będą odbierane odpady poremontowe i budowlane, gruz, płytki, cegła, kamienie, odpady tekstylne, odzież, obuwie, tkaniny z wystroju wnętrz, szkło, duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych, farbach, lakierach i rozpuszczalnikach. Odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, odpady zawierające azbest, eternit. Zbiórka wielkogabarytów w mieście potrwa do 22 kwietnia. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką, odpadów komunalnymi. Miłośnicy lasu zastanawiają się, czy może być to prawda. W sieci krąży mapa, na której zaznaczone są miejsca wycinki lasów. Dotyczy ona także bełchatowskich terenów. Twórcą mapy jest inicjatywa „Lasy i obywatele”. Gdy bliżej zapoznamy się z mapą, widzimy, że na naszym terenie prowadzona będzie duża wycinka, m.in. w rejonie Elektrowni Byłchatów, ale także w okolicach Gminy Kluki. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi. Ta zaznacza, że walczy z dezinformacją i załącza również przykładowe mapki z tych terenów. Opublikowanej mapie towarzyszy fałszywa narracja ujawnienia sekretnych danych. Nie, to manipulacja. Dane do mapy przedstawiającej rzekome wycinki zostały pobrane z ogólnodostępnego serwisu prowadzonego i finansowanego kosztem 4 milionów złotych rocznie przez lasy państwowe banku danych o lasach. To potężne narzędzie do kontroli społecznej, w pełni dostępne dla każdego zainteresowanego. Problem w tym, że mapa pokazuje dużo większy obszar. Zaznaczony na czerwono jako wycinka, niż faktycznie jest lub będzie objęty kiedykolwiek pracami. Czerwonym kolorem zaznaczono na niej całe fragmenty lasów, w których będą prowadzone prace, oczywiście, bo zajmujemy się pozyskaniem drewna dla polskich firm i obywateli. Ale tylko kawałek lasu jest zaplanowany do usunięcia. Oczywiście po to, aby pozyskać surowiec który pozyskuje się w naszym kraju od lat i odbywa się to zgodnie z zasadami obowiązującymi w europejskim leśnictwie. Pamiętajmy też, że każde tysiąc metrów sześciennych drewna to jedno miejsce pracy. Owszem, pozyskujemy drewno z lasu, ponieważ jest nam ono wszystkim niezbędne, nie wymyślono do tej pory żadnego innego, doskonalszego i bardziej ekologicznego surowca. Dzięki temu możemy zrezygnować z produkcji tworzyw sztucznych i ich użycia, ale robimy to w taki sposób, by zapewnić ciągłość lasu, zastępując usunięte fragmenty nowym pokoleniem drzew zawsze. W lasach nie cnie się więcej. Częściej stosujemy rębnie złożone, a przypomnijmy, czym jest rębnia, bo mylnie. Wstawia się znak równości rębnia-wycinka, a rębnia to nie jest wycinka. Podstawowym cemble, celem każdej rębni jest stworzenie najkorzystniejszych warunków dla właśnie odnowienia lasu o właściwym składzie gatunkowym drzew i uzyskanie pożądanej budowy drzewostanu. W większości przypadków u nas wynika to z potrzeby przebudowy drzewostanu iglastej monokultury na mieszany o wyższej wartości biocenotycznej. Korzystamy z lasów w sposób zrównoważony, pozyskując co roku znacznie mniej drewna niż go w tym czasie przyrasta. Dlatego całkowite zasoby drewna zwiększyły się w ciągu ostatnich 10 lat i należą dziś do największych w Europie. Manipulacją jest również to, że mapa nie pokazuje powierzchni wyłączonych z użytkowania, rezerwatów, a tych na przykład na terenie samej mojej łódzkiej dyrekcji jest 91. Nie pokazuje stref gatunków chronionych, nie pokazuje drzewostanów referencyjnych, obszarów Natura 2000, których jest bardzo wiele, użytków ekologicznych, pomników przyrody i naprawdę wielu, wielu innych. Pamiętajmy więc, że musimy naprawdę sprawdzać informacje, które do nas docierają. Takie mamy czasy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już pierwsze trzynaste emerytury. Tak zwane trzynastki będą wypłacane z urzędu, czyli nie trzeba będzie żadnego wniosku składać, żeby je uzyskać. W województwie łódzkim w sumie otrzymaje ponad 570 tysięcy emerytów i rencistów z ZUS. Dodatkowe roczne świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2021 roku będzie to 1250 ,88 zł groszy brutto. Większość osób otrzyma 13. świadczenie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z otrzymanej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Wypłaty trzynastek są realizowane na ogólnych zasadach przyjętych do wypłaty świadczeń. W tej sytuacji, gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inne ustawowo wolne od pracy dni w Polsce, na przykład dla terminu płatności 05 w kwietniu. Wypłaty świadczeń są realizowane wcześniej i w tym przypadku będą realizowane do 2 kwietnia włącznie. Oznacza to, że większa część osób otrzyma trzynastkę jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Dodatkowe świadczenia otrzymają osoby pobierające m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym. Emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. Trzynaste świadczenie będzie przysługiwało tym osobom, którym prawo do emerytury lub renty zostało ustalone do 31 marca 2021 roku. Prognozowany koszt trzynastek to ponad 11 miliardów złotych. Nie tak chcieliśmy zagrać, ale wciąż mamy szansę by się poprawić, tym razem w domu i podtrzymać nasze cele na ten sezon. Powiedział Taylor Sander przyjmujący PGS Kry po pierwszym półfinale z grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dzisiaj mecz numer dwa, początek o godzinie 20:30. Yeah, don't think we need to play perfect. I think we just need to... Nie sądzę, że musimy grać perfekcyjnie, żeby pokonać grupę Azoty Zaksa, ale na pewno powinniśmy być pewni siebie i naciskać rywali. To świetny zespół i nawet jeśli nie gramy naszej najlepszej siatkówki, wciąż możemy wywierać presję. W środę jest nowe rozdanie, postaramy się lepiej przygotować do tego spotkania. Wciąż jesteśmy zespołem i musimy walczyć i doprowadzić do trzeciego meczu. Na pewno się nie poddamy. Yeah, they put a lot of pressure with... Rywale postawili you know, they dużą lot of presję na zagrywce, their mocno serwowali, mają dużą so, 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 you know, różnorodność really w tym elemencie. Grają naprawdę dobrze, więc nie popełniali we błędów we naciskali you know, na and, gotta, you know, i gotta, you know, naciskali you know, na nas. Musimy teraz podjąć wyzwanie i spróbować się odegrać w środę. Nie tak chcieliśmy zagrać, ale wciąż mamy szansę, by się poprawić, tym razem w domu i podtrzymać nasze cele na ten sezon. Zostało nam tylko walczyć. Musimy podjąć rękawice. ZAXA zagra dobrą, systemową siatkówkę. Potrafią zaprezentować się wspaniale, ale my też jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy tylko w siebie uwierzyć i zrobić to, co mamy do zrobienia. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.